Odkryj dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Przed nami mecz Katarzyna Piter kontra Melanie Klafner z kortów Bella Cup w Toruniu. Witam Państwa, Radosław Zieliński. Katarzyna Piter, która wczoraj po niezwykle emocjonującym i długim, heroicznym boju pokonała Katarzynę Lennert w trzech setach, dzisiaj mierzy się z kwalifikantką z Austrii, Melanie Klafner, dla której będzie to już czwarte spotkanie na kortach właśnie tutaj w Toruniu. Polska zawodniczka, tak jak wspomniałem, wczoraj miała olbrzymie problemy, no ale po 2,5 godzinie gry pokonała jednak Filipinkę. Austriaczka miała nieco łatwiejszą przeprawę. Pokonała szybko w dwóch setach Olgę Saez-Larre 6-2, 6-2. No i zobaczymy, jak dzisiaj będzie prezentować się ta zawodniczka, która jest w rankingu na miejscu 459, Polka na 195. Miejmy nadzieję, że nie będziemy dzisiaj przeżywać takiego horroru jak wczoraj. No i Peter stanie na wysokości zadania. Tymczasem bardzo dobra informacja z kortów obok. Polskiej Debel Włodarczak domagała, pokonał w mistrzowskim secie Czeszki Wankową Borecką, które były rozstawione z numerem trzecim w tym turnieju, 11-9, i awansował do półfinału Debla w Toruniu. Bardzo dobra też informacja z Wimbledonu, tam Agnieszka Radwańska prowadzi z Alią Tomljanović 1-0 w setach w pierwszym, nie oddała Australijce nawet gema. 0-30. No i liczymy na Love 30. Kolejne dobre występy polskiej zawodniczki na kortach trawiastych Wimbledonu. Ale teraz skupmy się na meczu Katarzyny Piter i Melanie Klafner. Niestety na początku to Austriaczka wiedzie prym. 0-30. Pierwszy punkt w tym meczu dla Katarzyny Piter. Tuż przed tym meczem mieli Państwo okazję oglądać spotkanie Julie Gatto-Monticone z Magdaleną Frech. Tam szybkie dwa sety 6-3, 6-1 dla Włoszki. Po meczu Polka przyznała, iż nie wytrzymała tego spotkania fizycznie. To był jej czwarty mecz na kortach Bella Cup, podobnie jak tutaj oglądana przed chwilą Austriaczka Melanie Klafner. Polka powiedziała, że starała się grać krótko, nie wdawać się w jakieś dłuższe wymiany, gdyż opadała z sił. No i wynik taki, a nie inny, 6-3, 6-1 dla Gatto Monticone. Tymczasem Piter już w pierwszym gemie musi bronić dwóch breakpointów. Pierwszy obroniony. 30-40. Właśnie z Julią Gatto Monticone zagra zwyciężczyni tego spotkania, które teraz mamy okazję śledzić na naszych ekranach. Mocno wierzymy w to, że będzie to Katarzyna Piter, ostatnia Polka, która gra w turnieju singlowym.
Bella Cup 2015 w Toruniu. Udało się doprowadzić do równowagi. Obroniane dwa breakpointy po 40. Breakpointy w tym spotkaniu dla Melanie Klafner. Przypomnijmy, że wcześniej odpadły Zuzanna Maciejewska, która pierwszego seta z Terezą Martincową przegrała 6-7, a w drugim przystanie 3-3 skreczowała. W występie Magdaleny Frechy przed chwilą wspominałem. No i proszę, pierwszy gem dla Austriaczki Melanie Klafner. Źle zaczyna ten mecz Polka. Widać, że nie jest na razie w optymalnej formie, w dobrej dyspozycji. Wczoraj pierwszy set gładko 6-0. Z Katariną Lenert, później porażka dosyć gładka do 2. No i w trzecim secie naprawdę toczyła się niesamowita walka o tą drugą rundę. Z której zwycięsko wyszła oczywiście Katarzyna Peter. Rzucona ta piłka. Love the pit. 0-15. Nie najlepiej w tym pierwszym gemie serwisowym zaprezentowała się Polka. Zobaczymy, jak w tym elemencie radzi sobie Melanie Klafner, Austriaczka. Teraz podmuch wiatru sprawił, że trzeba będzie powtórzyć ten serwis. W aut wyrzucona piłka 0-30. No i tym razem to Polka na dobrej drodze do wygrania pierwszego gema w meczu drugiej rundy turnieju Bella Cup w Toruniu. Oh.
Tak, przesadziła teraz zdecydowanie. Katarzyna Peter. Długa wymiana, no i zwycięsko z niej wyszła Melanie Klafner. 15:30. Melanie Klafner po 30. Grała Melanie Klafner i wyczekała na błąd Katarzyny Peter, doczekała się, no i szansa na 2-0, na podwyższenie prowadzenia w tym spotkaniu. W tej chwili na kortach w Toruniu to jedyny mecz rozgrywany. Na swoją szansę czekają Debel, Szapotawa, Gorgodze, także Kacabaja i Dino. Oraz szwajcarsko-polski pojedynek Kolar Kennel kontra Lennert i Frech. Przewaga Klafner. Szwajcarsko-słowacki dokładnie i polsko-filipiński. Czasem kolejna szansa dla Melanie Klafner na podwyższenie prowadzenia 2-0. Nie stało się. 2-0. Kwalifikantka z Austrii prowadzi z turniejową dwójką Katarzyną Peter. Nie najlepiej rozpoczął ten mecz Polka. Wice zgromadzeni na trybunach kortów zagrzewają Polkę do śmielszych ataków, do tego, aby zaczęła wygrywać punkty. My też również czekamy na to, aż Polka pokaże prawdziwy swój tenis. W takiej defensywie była tutaj Katarzyna Peter, no i naprawdę bardzo dobrze poradziła sobie z tym Melanie Klafner. 0-15. Dla Katarzyny Peter. Zmęczyła rywalkę, no i ta
Wyrzuciła piłkę daleko, daleko w aut. Po 15, no na razie z dużym trudem przychodzi Polce zdobywanie pojedynczych punktów. Ale miejmy nadzieję, że za chwilę to się zmieni i powróci do dobrej gry. Peter, 30-15. 30-15. Dobry serwis Polki. 40-15. No i szansa przed wygraniem. Na wygranie pierwszego premierowego gema w tym meczu drugiej rundy turnieju Bella Cup w Toruniu. Ale świetny return. A wydawało się, że piłka dobra, a jednak out. No i Peter wygrywa tego gema, jednak cały czas musi odrobić stratę jednego przełamania. A my wracamy zaraz po reklamach. Odkryj dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Na naszych ekranach statystyki. Po trzech gemach na razie Melanie Klafner 11 serwisowy, jedno przełamanie. Prowadzenie 2-1 i Austriaczka, która przebijała się do turnieju głównego przez kwalifikacje, będzie serwować. Tutaj jeszcze wyniki poszczególnych spotkań dzisiejszego dnia na kortach w Toruniu. A my zaczynamy czwartego gema. Bardzo ładne teraz zagranie pod końcową linię Melanie Klafner. Przyniosło bardzo dobry efekt dla niej, 15-0. Katarzyna Peter uderzyła w siatkę. Wydawało się jeszcze to wcześniej skończy tą akcję Austriaczka. Polka jednak bardzo dobrze się broniła. No i 30-0 dla Melanie Klafner. Przypominałem, ona teraz na 459 miejscu w rankingu WTA, ale jeszcze na początku ubiegłego roku była na 175, a więc jest to zbliżony wynik do tego, który w tym momencie prezentuje Katarzyna Peter. Ona z kolei właśnie w 2014 była na 95 najwyżej. Nie dziwi więc na razie wyrównane spotkanie.
razie odrobinę lepsza. Austriaczka, która jest lepsza o jedno przełamań. Wysoko, wysoko latała piłka nad siatką. No i zmuszona do błędu Melanie Klafner. 30-15. Niestety wyrzuciła tą piłkę Polka. Warto było nią powalczyć. No tak, 40-15. No i szansa na 3-1. No i gem dla Melanie Klafner, 3-1. Na razie Austriaczka prezentuje się bardzo, bardzo przyzwoicie. Polka nie jest w stanie przejąć inicjatywy w tym meczu. No, warto podkreślić, że Melanie Klafner to wygrała 12 turniejów singlowych ITF. Polka ma na koncie tych zwycięstw 7. Ostatnie zwycięstwo Austriaczki to tegoroczne zawody w Sharm el Sheikh. No i teraz ładne zagranie w końcu Katarzyny Peter. 15-0 dla Polki. Takimi slajsami próbowała zaskoczyć Peter Klafner, ale atak zawodniczki z Austrii okazał się skuteczny po 15. Chciała mocniej teraz zaatakować Klafner. Nie udało się, 30-15 na Peter, no ale widzieliśmy tutaj, że bardzo wysokie zagrania zarówno jednej, jak i drugiej zawodniczki. No, Katarzyna Peter ma taką zasadę, że jak jest już w głębokiej defensywie, to podnosi tą piłkę, daje sobie trochę czasu na powrót bliżej kortu. No oczywiście, jeśli naprzeciwko stałaby
zdecydowanie lepsza zawodniczka. Byłoby to momentalnie wykorzystane tutaj. Mogła powrócić do akcji, no i ostatecznie udało się nawet wygrać punkt. Wyrzuciła to Melanie Klafner. Po raz kolejny miała... Mogła zrobić wszystko z tą piłką, a jednak popełniła błąd. 40-15 dla Polki i szansa na drugiego gema w tym meczu dla turniejowej dwójki. Się Katarzyna Peter. 40-30, a tymczasem bardzo dobre wieści z Wimbledonu. Agnieszka Radwańska już w trzeciej rundzie turnieju na londyńskich kortach. 6-0, 6-2 pokonana Alia Tomljanović. No i Polka już na pewno w trzeciej rundzie. Oby wiodło się jak najlepiej, no bo ten sezon delikatnie mówiąc, nie najlepszy w wykonaniu najlepszej polskiej tenisistki. My wracamy jednak na korty w Toruniu. Tutaj Katarzyna Peter walczy o ćwierćfinał z Melanie Klafner. No i na razie przegrywa 1-3. No i w piątym gemie mamy równowagę. Przewaga Katarzyny Peter. Podeszła do siatki, zmusiła przeciwniczkę, żeby ta próbowała przelobować ją. No ale zagranie okazało się nieskuteczne. Kolejna szansa na 3-2. Udało się. Wygrany swój gem serwisowy. Aczkolwiek trzeba przyznać, po dużych bólach i trudach. Teraz za chwilę serwuje Austriaczka, ale to wszystko po reklamach. Przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night
da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę. Teraz przez... do dwóch po pięciu gemach dla Melanie Klafner, kwalifikantki z Austrii, która już przełamała Polkę w pierwszym gemie tego meczu. No i na razie utrzymuje tą przewagę. W tej chwili będzie serwować. Mamy wszyscy nadzieję, że zawodniczka z Poznania, czyli Katarzyna Peter, która trenuje na co dzień pod okiem brata Dariusza, sprawi tutaj radość miejscowym kibicom. No i jako jedyna Polka awansuje do ćwierćfinału. No jest tutaj w tym meczu faworytką. No i jest już, to trzeba powiedzieć, jedyną Polką, która gra w singlowym turnieju tegorocznego już Bella Cup. Wszystkie pozostałe odpadły. No i na pewno kibice chcieliby, aby to właśnie Katarzyna Peter triumfowała w tegorocznej edycji turnieju Bella Cup. No teraz prosty błąd niestety naszej zawodniczki. Miał być skrót za siatkę, no ale piłka została po stronie Katarzyny Peter. 15-0. No teraz z kolei prosty błąd Melanie Klafner. Sprawdzała przez chwilę rękę, więc być może jest to nam jakieś otarcie na skórka. No i brawo, teraz dla Katarzyny Peter troszeczkę siatka pomogła naszej zawodniczce, ale ostatecznie właśnie punkt dla Peter, dla turniejowej dwójki. No i będzie szansa na powrotne przełamanie dla Katarzyny Peter. 15-40 patrząc od strony Austriaczki. Nawet nie ruszyła się zawodniczka z Austrii do tej piłki.
Brawo. Wielkie brawa teraz dla Katarzyny Peter, która zdążyła do tego skrótu tuż za siatkę zagraną przez Melanie Klafner. A więc 3 do 3 wraca Katarzyna Peter do tego spotkania, no i będzie za chwilę serwować Polka. Dwudziestoczterolatka, która zawodowo gra od 2006 roku. Wygrała w karierze, właśnie jak wspomniałem wcześniej, 7 turniejów ITF, a w grze deblowej 1 triumf w WTA oraz 14 ITF. No i teraz siódmy rozpoczyna serwisem siódmego gama. Bardzo dobre, bardzo ładne zagranie Katarzyny Peter. No zdecydowanie możemy zauważyć poprawę w grze tej zawodniczki. No i wygląda na to, że coraz pewniej czuje się nasza rodaczka na korcie w Toruniu, na korcie centralnym. Niestety podwójny błąd serwisowy Peter. Po 15. No i brawo. Brawo dla Katarzyny Peter, która zdecydowanie mocniej teraz zagrywa, mocniej uderza piłkę. No i efekty widzimy. 30-15. Polka na dobrej drodze do objęcia pierwszego prowadzenia w tym meczu. Niestety po dobrym zagraniu przychodzi to słabsze po 30. Tymczasem na korcie numer 1 rozpoczął się mecz deblowy. Sofia Szapatawa i Ekaterinę Gorgodzę, przepraszam, prowadzi na razie 3 do 1 z Sofią Kwacabają i Krystyną Dinu. Szapatawa dzisiaj stoczyła naprawdę niesamowity bój z Rebeką Szramkową ze Słowacji. Pierwszy set wygrany pewnie 6 do 1, potem kilka piłek meczowych. By przegrać drugą partię w tiebreaku. No i w trzecim też już wysoko przegrywała, bo 2 do 5. No i 5 gemów z rzędu wygrała Gruzinka, awansując do ćwierćfinału, wygrywając 7-5 tego seta. No a teraz wraz z koleżanką z reprezentacji Ekateryną Gorgodzę walczy także z inną Gruzinką, Sofią Kwacabają i Krystyną Dinu w turnieju deblowym. W tej chwili na korcie obok 3 do 2. Tymczasem Katarzyna Peter znów musi bronić
checkpointa. Piekielnie długa wymiana. No widać, że bardzo zmęczone teraz zawodniczki, zarówno Katarzyna Piter, jak i Melanie Klafner. Punkt jednak dla Polki. No i mamy równowagę w tym siódmym gemie. Trwa zażarta walka. No jeśli teraz udałoby się Melanie Klafner przełamać Polkę, miałaby prostą drogę do triumfu w tym secie, a tak jeszcze trzeba walczyć. Niestety ta piłka nie przedarła się, nie przedostała się na drugą stronę siatki. Została po stronie turniejowej dwójki. Kolejny breakpoint trzeba będzie bronić. Brawo, brawo dla Katarzyny Piter. Trafiła tutaj w sam narożnik pola gry. Kolejna równowaga. No zdecydowanie najdłuższy gem tego meczu. Znów prosty błąd. Znów ta nieregularność w grze polskiej zawodniczki. Po bardzo dobrym jednym zagraniu za chwilę prosty błąd, który niweluje całą pracę włożoną w zdobycie poprzedniego punktu. No i kolejny breakpoint. Ależ błąd teraz Katarzyny Piter, no i proszę, przed chwilą przełamanie powrotne, wygrała Polka swojego gema, no ale teraz znów straciła podanie, za chwilę ósmy gem, ale najpierw reklamy. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę.
Na naszym ekranie teraz wyniki meczu. Widzimy Szapatała z Gorgodze prowadzi 4-2 z Kwacabają i Dinu w meczu ćwierćfinałowym Debla na korcie obok, tutaj w kortach w Toruniu. A na korcie centralnym Melanie Klafner prowadzi 4-3 po przełamaniu, jakie przed chwilą nastąpiło. Polka bardzo zdenerwowana wyrzuciła gdzieś piłki poza kort. W przerwie także słyszeliśmy wiele okrzyków takich pobudzających. No ale na razie nie możemy powiedzieć, żeby kibice mogli być zadowoleni z postawy naszej zwolenniczki. Ciągle liczą na to, że coś się zmieni. Oczywiście na razie nie ma wielkiej tragedii, ale Klafner prowadzi 4-3 i serwuje. Teraz te długie piłki przyniosły skutek. 0-15. No nie układa się ta gra dzisiaj Katarzynie Peter. Wczoraj wszystko było jak należy tylko w pierwszym secie. Potem gra się całkowicie posypała, no i szczerze mówiąc ta słaba gra utrzymuje się nadal. Momentami tylko dobre akcje Peter, ale momenty w meczu tenisowym to za mało. Widzimy kolejny błąd po 15. Próbują dodać otuchy Katarzynie, no ale jak na razie nie wygląda to najlepiej. Drugie podanie Klafner. Wyrzucona piłka w aut. Po 30. Dla Klafner. Polka będzie zmieniała rakietę. No i szansa dla Austriaczki na 5-3. Wydawało się, że będzie dobry atak Katarzyny Peter, ale potem złe zagranie, no i
Nie mogła z tego nie skorzystać Melanie Klafner. 5 do 3. No i naprawdę już tylko jednego gema potrzebuje kwalifikantka z Austrii, aby wyrwać pierwszą partię meczu drugiej rundy turnieju Bella Cup 2015 w Toruniu na kortach Mosiru przy Skarpie. No i kolejny błąd Katarzyny Peter. No coś niedobrego dzieje się z naszą zawodniczką. Jej gra w tej chwili przypomina drugiego seta wczorajszego meczu z Katariną Lennert, w którym także nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Przegrała go 2 do 6. W tej chwili przegrywa 3-5, no i 0-15. Swojego zagrania Austriaczka Melanie Klafner. Klafner, przepraszam. Po 15. Zdecydowanie najdłuższa wymiana w dzisiejszym spotkaniu. No ale niestety nie zakończyła się ona po myśli Katarzyny Peter. 15-30. Coraz bliżej zwycięstwa w pierwszym secie Melanie Klafner. No, ta akcja kosztowała dużo sił zarówno jedną, jak i drugą zawodniczkę. Bardzo gorąco, chociaż to już godzina 17.30. 15.40. No i proszę, 15.40. Dwie piłki setowe dla Melanie Klafner. Dobry atak, w końcu dobre zagranie Katarzyny Peter. No może teraz to jest ten moment, w którym odrodzi się nasza zawodniczka i jeszcze powalczy w tym pierwszym secie. Jeszcze jeden break point. Sprawdzał arbiter tego spotkania, bo jeśli ta piłka będzie dobra, no to będzie oznaczało, że pierwszego seta wygrywa Melanie Klafner, ale jednak nie. Jednak out.
No i mamy równowagę. To jeszcze nie koniec pierwszego seta. Równowaga. Polka obroniła dwie piłki setowe. No i trafiła, trafiła Katarzyna Piter, no nareszcie ta długa wymiana zakończyła się po myśli naszej zawodniczki, no i jeszcze walczy, jeszcze jest szansa na powrót do gry w tym meczu, w tym secie. Przewaga Katarzyny Piter. Teraz bardzo ładnie Melanie Klafner, no i kolejna równowaga. W siatkę to zagranie, no i kolejna, trzecia już piłka setowa dla Melanie Klafner. Pół godziny gry właśnie minęło. I teraz fatalne zagranie Katarzyny Piter. No i proszę, po pół godziny gry mamy niespodziankę. Melanie Klafner, kwalifikantka z Austrii, wygrywa z turniejową dwójką Katarzyną Piter 6-3. Na razie Polka nie prezentuje niczego wielkiego. Popełnia sporo błędów. Wygląda to podobnie jak we wczorajszym meczu w drugim secie. No miejmy nadzieję, że jednak finał będzie taki jak wczoraj i Polka jeszcze do tego meczu wróci. Teraz jeszcze bardziej miękki i delikatny wkład chłonny o strukturze plastra miodu sprawia, że wilgoć szybko wnika w głąb pieluszki i utrzymana jest z dala od skóry dziecka. A specjalne wycięcie ułatwia pielęgnację pępuszka. Pieluszki Happy. Z miłością.
Wracamy na korty w Toruniu. Bella Cup 2015, drugi set meczu Melanie Klafner, Katarzyna Peter. Ja pod koniec seta powiedziałem, że to po pół godziny, ale oczywiście tutaj te panie obie spędziły na korcie godzinę. Ale to świadczy o tym, że ten mecz jest naprawdę pasjonujący i bardzo szybko czas leci. Nie mamy nic przeciwko oczywiście, żeby teraz było podobnie. Aczkolwiek na pewno wolelibyśmy, aby polska zawodniczka Katarzyna Peter zagrała zdecydowanie lepiej i wróciła do tego meczu. Chciała teraz sprytnie zagrać Melanie Klafner, ale piłka została po jej stronie placu gry. Zero 15. Nie był to zbyt udany skrót Kasi Peter. Z łatwością doszła do tej piłki Austriaczka. No i po 15. Wszystko zrobiła dobrze Katarzyna Peter, oprócz tego ostatniego, najważniejszego niestety zadania. No i 30-15, no chciała zagrać na drugą stronę, po siatce, w przeciwną stronę, tam gdzie rywalki nie było, no ale piłka nie chciała przedrzeć się na drugą stronę, została po stronie Kasi Peter. I trzeba walczyć dalej o kolejne punkty. O, tym razem to zagranie wyszło. Właśnie przed chwilą tak samo miało to wyglądać. Tym razem udane zagranie. No i po 30. Dobrze byłoby przełamać już na początku tego drugiego seta Melanie Klafner, aby zyskać jakąś przewagę, nawet psychologiczną. Bo na razie bliżej ćwierćfinału Austriaczka. No i niestety, wydawało się, że jest na dobrej drodze Katarzyna Peter do wygrania tego pierwszego gema w drugiej partii, ale to Melanie Klafner jednak, no cóż, jednak Melanie Klafner okazała się lepsza, wygrała dwa punkty z rzędu, no i prowadzi 1-0, ale za chwilę serwować będzie Katarzyna Peter, no i miejmy nadzieję, że za chwilę będzie już po 1.
wspominałem wcześniej, Austriaczka nieco mniej czasu spędziła wczoraj na korcie. To były dwa szybkie sety z Hiszpanką. No, Polka musiała męczyć się naprawdę w trzysetowym zaciętym boju z Filipinką Katryną Lennert. No i to trochę widać dzisiaj na korcie. Te ruchy nie są takie żwawe. No ale liczymy na to, że jeszcze Kasia nam tutaj dzisiaj sporo radości sprawi. No i że awansuje do ćwierćfinału. 15-0. 5-0. Kolejna bardzo długa wymiana, ale na szczęście zakończona punktem dla Kasi Peter, 30-0. No już dzisiaj oglądaliśmy kilka takich dłuższych przebitek na drugą stronę. Bardzo dobrze, teraz rozegrała ten punkt Melanie Klafner. Najpierw po linii wybiła z uderzenia Katarzyny Peter, no i za chwilę w drugą stronę, gdzie Polka już nie zdołała przebić piłki na drugą stronę siatki. Teraz nie wyszło to podcięcie Melanie Klafner. No i 40-15. Szansa na pierwszego gema w tym drugim secie dla Polki, rozstawionej z numerem drugim w turnieju Bella Cup 2015 w Toruniu. Wyrzuciła to piłkę Melanie Klafner, 1-1 po dwóch gemach, a więc będzie walka jeszcze w tym secie. Polka musi przełamać w pewnym momencie Melanie Klafner, aby myśleć tutaj jeszcze o trzecim secie, no i awansie do ćwierćfinału turnieju Bella Cup. Na razie zdecydowanie bliżej tego Austriaczka. Tymczasem na korcie numer 1 Szapatawa z Ekateriną Gorgodze wygrały pierwszego seta z Gruzinką Kasabają i Dinu 6-3, a w drugim prowadzą 3-2. Wyrzuciła tą piłkę niestety
Polka 30-0. Niestety kolejna piłka wyrzucona w aut. 40-0, no i być może za chwilę to Melanie Klafner będzie prowadziła już 2-1. Błąd po stronie Melanie Klafner, 40-15. Jeszcze się Polka nie poddaje. Aczkolwiek trzeba przyznać, że sytuacja w tym gemie jest ciężka. No i właśnie, wyrzucona piłka poza kort. 2-1 dla Melanie Klafner. Chwila przerwy i za chwilę wracamy na 4. gema. Odkryj dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Zawodniczki już wracają na kort, by rozegnać 4. gema w 2. secie. Przypomnijmy, teraz serwuje Katarzyna Peter, która 1. seta przegrała 3-6. W tej chwili jest 1-2, no ale na razie obie zawodniczki wygrywają swoje gemy serwisowe. Miejmy nadzieję, że teraz też tak będzie, bo to będzie wtedy oznaczać, że Katarzyna Peter doprowadzi do wyrównania w 2. secie 2-2. Będzie sprawdzał sędzia, czy był out, czy dobra piłka. Jednak out. Jednak out, a więc 0-15. Wyrzucona piłka z kolei przez Austriaczkę. 15-15.
wyrzuciła tą piłkę Katarzyna Piter, 15-30. No wydawało się, że przejmie inicjatywę Polka, kiedy troszeczkę tutaj pod piłkę podeszła Melanie Klafner. Ale opanowała sytuację Austriaczka, no i udało jej się zdobyć kolejny punkt, 15-30. Niestety ta piłka nie przechodzi na drugą stronę. Dwa break pointy. Dwa break pointy, no i za chwilę może być już 3-1 dla Melanie Klafner. No szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy. Ale poczekajmy. Wyrzucona piłka, 3-1 dla Melanie Klafner, no i za chwilę może zrobić się już bardzo, bardzo zła sytuacja dla Katarzyny Piter, no bo jeśli Austriaczka wygra swoje podanie, będzie już 4-1 i już o krok od ćwierćfinału będzie wtedy kwalifikantka. No cóż, nie tego na pewno spodziewali się kibice zgromadzeni tutaj w Toruniu, jak i ci przed ekranami. Piąty gem serwuje Melanie Klafner. Bardzo dobry serwis Austriaczki. 15-0. Koniec teraz. No tak. To się musiało tak skończyć. Kolejna bardzo długa wymiana. W tym momencie no taki poziom bardzo amatorski zaprezentowały nam obie panie. Bardzo ładne teraz zagranie Katarzyny Piter. 15-30 walczy Polka. 15-30.
tutaj nie było czego zbierać po 30. Ważny game, bo jeśli wygra go Melanie Klafner, może już nie oddać tego prowadzenia. No i brawo dla Katarzyny Peter. Będzie breakpoint, będzie szansa na przełamanie Melanie Klafner. No, gdyby tak się stało, to byłaby duża szansa, żeby po chwili był remis już tutaj na tablicy wyników. Ale najpierw trzeba jeszcze zdobyć ten jeden upragniony punkt. No i potem wygrać swój serwis, który dzisiaj niestety Polki nie działa najlepiej. No i proszę. Udało się, 3-2, przełamana została Melanie Klafner. Za chwilę będzie serwowała Polka. Najważniejsze, że udało jej się przełamać Austriaczkę. No a na szósty game zapraszamy po reklamach. Odkryj dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Sześć, trzy, pięć, cztery. Tak wygląda sytuacja na drugim korcie, gdzie Szapatawa z Gorgodze prowadzi z Kwacabają i Dinu. No i już dwie Gruzinki są bardzo blisko awansu do półfinału debla. Tymczasem Katarzyna Peter serwuje, by wygrać trzeciego gema i doprowadzić do remisu w drugim secie. Nie było autu. Trafiła w linię końcową Austriaczka. No i Polka nie poradziła sobie z tą piłką. 0-15. Przypomnijmy, że Kasia Peter to już ostatnia Polka, która gra w singlu w Bella Cup. Pozostałe dwie odpadły. 0-30. Najpierw Zuzanna Maciejewska skreczowała, no i przed tym meczem Magdalena Fręch, jak sama potwierdziła, nie wytrzymała spotkania fizycznie. No i niestety na razie nie najlepiej radzi sobie również Katarzyna Peter.
Ach, wydawało się, że skończy już nieco wcześniej tą akcję Katarzyna Piter. Tak się jednak nie stało, no i ten mecz bardzo nieudany. Nadgarstek nie był zamknięty, no i 0:40 i za chwilę Melanie Klafner może odrobić to, co przed chwilą straciła. Czyli może znów przełamać Polkę. 3 breakpointy. No i trafiła. Trafiła Melanie Klafner. 4-2. Game na czysto. Na sucho. No i niestety. No i niestety Katarzyna Piter znów w opałach. Melanie Klafner za chwilę będzie serwowała. No widzimy dwa asy na razie w tym meczu po stronie Austriaczki. 5 aż breakpointów wykorzystanych. 40, co prawda tylko 45% skuteczności, ale wykorzystane aż 5 szans, więc no wynik mówi sam za siebie. Polka na razie 100% skuteczności, dwa breakpointy wykorzystane na 2 możliwe. No ale niestety jest w odwrocie. Serwuje Klafner. W tej chwili ciężko znaleźć jakiekolwiek przesłanki ku temu, żeby to Polka miała awansować do ćwierćfinału turnieju Bellaka 2015. Klafner gra spokojnie, konsekwentnie. No i zasłużenie prowadzi. Wyrzuciła po raz kolejny tą piłkę Katarzyna Piter. 30-0. Melanie Klafner coraz bliżej ćwierćfinału turnieju Bella Cup. Przypomnijmy, że zwyciężczyni tego meczu spotka się z Włoszką Giulią Gatto Monticone, która wcześniej pokonała Magdalenę Fręch 6-3, 6-1 oczywiście. To był bardzo krótki mecz, mam zaledwie 1 godzina i 15 minut. Tutaj sam pierwszy set trwał godzinę. Egzekucja w tym momencie Katarzyny Piter, no i 40-15. No i dwie piłki na 5-2. Tymczasem mecz Szapatawa-Gorgodze
kontra Quarza Bayadiny. Już się skończył 6-3, 6-4, no i duet gruziński już w półfinale Debla Bella Cup. Padła ta piłka, oczywiście no, nie było innego wyjścia, złe te zagrania przy siatce ostatniej Polki w turnieju singlowym Bella Cup. No i Katarzyna Piter przegrywa już 2-5 w tym drugim secie. Co prawda teraz będzie serwowała, ale to po reklamach. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę. Katarzyna Piter będzie teraz serwować, aby jeszcze przedłużyć swoje szanse w tym drugim secie meczu drugiej rundy turnieju Bella Cup w Toruniu. 5-2 prowadzi kwalifikantka z Austrii. Która znajduje się obecnie na 459 miejscu w rankingu WTA. A Peter jakby bez wiary już w sukces, 0-15. Wydawało się, że Lafner może zdobyć ten punkt, ale jednak piłka odrobinę wyrzucona. No i 30-15. Zagranie dla Katarzyny Piter. Jeszcze broni się Polka, no i bardzo dobrze. Wiadomo, że w złej sytuacji nasza rodaczka, ale walczyć trzeba o każdy punkt. 40-15.
jeśli chodzi o zwycięskie punkty, no to wyraźne prowadzenie tutaj Melanie Klafer. 59-46. Proszę, brawo, brawo, naprawdę. Bardzo ładne minięcie teraz po stronie Austriaczki. Jednak cały czas jeszcze piłka po stronie Peter i szansa na 5-3. No niestety drugi podwójny błąd serwisowy w tym meczu Katarzyny Peter. Równowaga. Dobra piłka, no wydaje się, że dotknęła na linii, ale za chwilę sędzia podejmie decyzję. Jednak tak jest, piłka dobra. Przewaga Katarzyny Peter. Miałem właśnie takie wrażenie od początku, że ta piłka musnęła, zahaczyła o linię. No i gendla Kasi Peter, no 3-5 to jeszcze nie jest najlepsza sytuacja, no zwłaszcza, że będzie serwowała Melanie Klafner. Walczyć trzeba, nie ma już nic do stracenia Polka. No i wyrzuciła niestety Katarzyna Peter tą piłkę. 15-0. 3 piłki od ćwierćfinału Bella Cup. Austriaczka Melanie Klafner. Minorowe nastroje tutaj w Toruniu na trybunach. As serwisowy jeszcze Melanie Klafner. 30-0, no i coraz mniejsze szanse Katarzyny Peter na ugranie czegokolwiek już w tym meczu.
out. 40-0-3 piłki meczowe po godzinie i 48 minutach gry. No i będziemy chyba za chwilę środkami dużej niespodzianki. Kwalifikantka z Austrii Melanie Klafner najprawdopodobniej awansuje do ćwierćfinału. Poczekajmy, oczywiście jeszcze to się wszystko może zdarzyć, aczkolwiek no, nie widzę za dużo tutaj nadziei dla zawodniczki z Polski. Teraz agresywnie, mocniej. Udało się zdobyć jeszcze. Odwleka ten moment, w którym to Klafner podniesie ręce do góry, ale drugie podanie Austriaczki. Wyrzuciła tą piłkę. 40-30. No chyba nerwy teraz po stronie Klafner. No i proszę. 0-40 do 40-40 wyszła Polka. No chyba trochę Klafner przestraszyła się swojej szansy. Chciała też efektownie zakończyć to spotkanie, ale to zagranie nie wyszło. Proszę. No i breakpoint po stronie Polki. Szansa na, wydawało się jeszcze przed chwilą, coś nieprawdopodobnego. Wyrzucona teraz ta piłka, bo po dobrym serwisie Klafner. Równowaga. A więc breakpoint obroniony. No to jeśli by teraz Polka przełamała Klafner, naprawdę mógłby być to moment przełomowy tego spotkania. Kto wie, co potem mogłoby się wydarzyć, no ale czekamy na rozwój sytuacji. Dobry wyrzucający serwis i kolejna piłka, czwarta już meczowa dla Melanie Klafner. Przewaga Austriaczki. Wyrzucona piłka i to jest koniec meczu. 6-3. Melanie Klafner pokonuje rozstawioną z numerem drugim Katarzynę Peter. No i dzięki takiemu obrotowi spraw odpada ostatnia Polka z tegorocznego turnieju singlowego Bella Cup. Pozostaje nam już tylko śledzić poczynania naszych dziewczyn w deblach. No i cóż, 6-3, Melanie Klafner w ćwierćfinale, a na dzisiaj to wszystko z naszej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę, żegna się z Państwem Radosław Zieliński i do zobaczenia jutro, znowu transmisję na antenie KP Sport.
Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę. Teraz jeszcze bardziej miękki i delikatny wkład chłonny o strukturze plastra miodu sprawia, że wilgoć szybko wnika w głąb pieluszki i utrzymana jest z dala od skóry dziecka. A specjalne wycięcie ułatwia pielęgnację pępuszka. Pieluszki Happy. Z miłością.